Zotu Ptaka wygląda zjawiskowo. To miasto pełne uroku i pełne uroczych oraz utalentowanych mieszkańców. Rzeka, która wije się przez centrum miasta sprawia, że Bydgoszcz kochają także sportowcy. O swoich związkach z miastem opowiedzą dziś polska kajakarka, medalistka olimpijska Beata Mikołajczyk-Rosolska oraz mistrzyni olimpijska polska wioślarka Magdalena Fularczyk-Kozłowska. Co Cię łączy z bydgoszczą? Co mnie łączy z bydgoszczą? Słuchaj, ja się tu urodziłam. O! A, a, powiedz, a Ty? No ja nie. Ja jestem z kujawsko Pomorskiego, ale w Bydgoszczy od niedawna, od 7 lat. Od niedawna, siedmiu 7 lat? <grym> od niedawno. A, a jakim cudem w tu W stosunku znudowałaś? do Ciebie? w stosunku do Ciebie, <grym> by mnie od niedawna. A Ty w Bydgoszczy, czy nie? Pod Bydgoszczą. Pod Bydgoszczą. Mieszkałam, urodziłam się w Bydgoszczy, mieszkałam z rodzicami w Bydgoszczy, na Szwederowie. To takie, I to ja teraz tam Poszłam mieszkałam. do szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu, gdzie skąd się znamy zresztą. Hmm. No to rodzice się przeprowadzili i wraz z nimi przeprowadziłam się też i ja. No ale w Bydgoszczy pewnie często bywasz, nie, nie tylko jakby prywatnie, ale przede wszystkim zawodowo. No, zawodowo tak, oczywiście. No klub w Bydgoszczy, więc cały czas. No prawie sąsiadki jesteśmy. No myślę, że Oboga. nawet bardzo, tak. Zawsze tam <laughs> przepływam obok ciebie, czasami sobie tam wysiadam, się rozprostuję, płynę dalej, więc... Przystanek. S sąsiadki na pewno. <laughs> Gdybyś nie mieszkała, gdzie jest woda, zostałabyś wyślarką? Myślę, że nie. Myślę, że nie, bo ja chciałam innego sportu spróbować. Gdzieś tam mnie ciągnęło do lekkoatletyki i do siatkówki. Nie że do innego sportu. <laughs> nie, 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 ale faktycznie woda gdzieś tam na przestrzeni lat stała się tym moim żywiołem. I, i można powiedzieć, ciągnęłam zawsze do miasta, gdzie, gdzie jest rzeka. I tutaj akurat w Bydgoszczy, w centrum jest, jest brda, którą słyszałam, że ty nie miło wspominasz, bo cię ktoś tam no podobno właśnie. oszukał. <laughs> To właśnie, tak zradę, że jest taka piękna. To, że jest piękna i pachnąca i czysta i ładna, a ja wiedziałam, że to jest kłamstwo. No, były moment, gdzie nie mieliśmy samochodu, jeździliśmy na działkę do Rynarzewa. Władysławowo to się nazywało. Nie to nad Morzem. Nie, no właśnie, nie, no, wiesz, no, jesteśmy na Ziemi, normalnymi ludźmi, <laughs> stąpamy po Ziemi. E, no i PKS jest przy Brdzie, więc wiedziałam, że ta Brda to jeden wielki wtedy, a to było troszkę dekad temu. No taki ściek płynący, więc. Mhm. Jak przyszedł trener do szkoły i powiedział, że są super zajęcia na wodzie, na brdzie, mówię: No kurde, gościu, no co ty mówisz? Przeszkłamiesz? Ja tam nie idę. I w sumie, no gdyby nie koleżanka, to nie zostałabym kajakarką, pomimo że tą wodę kochałam, ale ta rzeka mi się nie kojarzyła za dobrze. I tak jak mnie koleżanka zaciągnęła, tak ja zostałam, a ona, że tak powiem, wróciła do domu. Ile już lat? Trzeba odpowiadać na wszystkie pytania, <grystanie> to już dawno, no to dawno. najważniejsze. Ja ogólnie też w sumie w Bydgoszczy swoje pierwsze kroki stawiałam jakby na, na rzece. W Grudziądzu mieliśmy Wisłę, ale tam za często nie bywałam ze względu na uczenie się w szkole mistrzostwa sportowego. Tam, tam, gdzie razem, w Wałczu, więc tutaj pierwsze jakby szlify na, na rzece. Nie były, początki były, nie były łatwe. W szczególności te wszystkie zakręty, gdzie trzeba się oglądać i. No tak, nie wiadomo no, co. jak nie widzisz, gdzie płyniesz, to sorry. No wiesz, że nie mają lusterek, co, co zrobić. Ale Jesteśmy... jak ja zaczynałam, to ja pamiętam, pamiętam kolegę Sycza, który, a właściwie może i nawet jego starszych kolegów, którzy pływali w czapeczkach z deszkami i mieli takie małe lusterka z roweru zamontowane. Za na... moich czasów już tego nie było. jesteś trochę młodszy. Pamiętasz swoje początki, że, że rzeka była źle ci się kojarzyła, ale dzisiaj chyba się już zmieniła. Ja pamiętam, jak na wiośle, mamy wiosła łączone w kajakach i na tej łączce często pływaliśmy z tak podrapanym mydłem. No że w razie czego, jak się coś ślizgnęło tam, gdzie trzymamy to wiosło, no to szybko można było sobie rączkę umyć na, na środku wiosła, więc kiedyś było tak. Kiedyś pamiętam, jak woda kapała w klubie na głowę, trzeba było ustawiać Ćwiczenia tak, żeby nie kapało na głowę. Pamiętam, jak zaczęliśmy sztangami podpierać dach, bo, bo się uginał. No, w końcu zabrakło sztang, więc, jak już zabrakło sztang, no to, to generalnie miasto wybudowało nam nowy, piękny obiekt. I teraz jest po prostu no tak, że mucha nie siada, ale tam była ta dusza na siłowni bo było zupełnie inaczej, ale, ale teraz Ty chyba masz już... taki klub od samego początku, nie miałeś czegoś takiego jak ja. Znaczy u nas przystań jest na pewno lepsza, ale też wymaga remontu. W sumie jak przyszłam 7 lat temu do klubu, to, to pomimo, że był już najlepszy w Polsce, to jednak i tak i tak to zarówno ubytki sprzętu, jak i wszystkiego innego było widać. Dzisiaj już widać, że ta zarówno twoja, czy nasza przystań się zmienia, bo, bo będzie w trakcie budowy, ale sama rzeka też się ogromnie zmieniła. No i przede wszystkim też wokół rzeki zaczyna się dziać. Są budowane różnego rodzaju budowle czy tam ścieżki, ścieżki i można iść, jest gdzie pospacerować, i jest coś gdzieś zjeść, gdzie usiąść. Także się dzieje. Myślę, że to się zmienia. Życie nad rzeką zaczyna. Szkoda, zaczyna że to się kwitnąć. zmienia gdzieś jak my powoli schodzimy z tej sceny. Aczkolwiek... A może dzięki nam. No. A może dzięki nam. No to nie. Jak no to ja, ja ci gratuluję. Tego, tutaj. Też. Ile ty masz lat? O się kobiety nie pyta. <grym> na pewno jestem pełnoletnia. A jesteś młoda, to, tak. Jak, trochę tak, tak, jak i ja. Słuchaj, kariery trochę za nami. A no, który moment był dla ciebie najważniejszy? No chyba nie ma co ukrywać, że tym najważniejszym momentem to był przede wszystkim występ na Igrzyskach Olimpijskich. Ta, ta pierwsza nominacja, czyli jak dla mnie Londyn. No, a myślę, że tym momentem niezapomnianym, no to jednak Rio, gdzie, gdzie pozna powiedzieć, sięgnęło się tego. Szczytu, tego, tego spełniłam po prostu swoje marzenia. Everest, i... nie? No, no, dobrze. Szczyt, szczyt. Ja, jak ja pamiętam, pamiętam jak dziś, jak my przyjechaliśmy na torty akurat wtedy płynęłaś i, i ten autobus tak długo jechał, a w autobusie no nie ma transmisji. I pamiętam jak, jak wysiedliśmy w wiosce treningowej. Ty miałaś bodajże 500 metrów do końca, to w życiu ja tak szybko z torbą nie biegłam, jak i nawet moja partnerka z dwójki Karolina, na naja, No Do biegania może się aż tak nie kwapi, chociaż szybko biega, więc cała grupa biegła tak szybko. Ty byłaś od nas tak daleko, a my się tak darliśmy, że ja nie wiem w ogóle po co. Emocje przechodzą. Emocje tak przechodzą i ja pamiętam, że wtedy mówię, nie, no trzeba iść na ten trening, trzeba zrobić, bo, bo pływamy teraz po złotej polskiej wodzie. To była wtedy nasza woda, nasz trening. Dopiero w Rio poczułam stojąc w bloku coś takiego, że. Ja prosiłam, żeby ten blok opadł jak najszybciej nie ze stresu, bo chciałam to mieć za sobą. To, tylko to był ten czas. To był ten czas, gdzie ja chciałam się pochwalić tym, tym, co mam w rękach, tym, co mam w barkach i w plecach, i, i ten blok Boże nie opadał, i on nie opadał, a ja się tak chciałam pochwalić <laughs> swoją dyspozycją. No nie pochwaliłam się tak jak ty, aczkolwiek... Już nie przesadzę. <laughs> <laughs> medal jest medalem. <laughs> Oczywiście, że tak. Medal jest medalem. Nie świeci się tak ładnie. E, może ten, Bo one sumie, tam no, odpadały trochę, No w sumie może ten z Rio tego. wygląda, powiem szczerze, najbardziej fatalnie. On wygląda jakby był z Pekinu, a ten z Pekinu wygląda tak jak z Rio. Natomiast no, trochę się różnią kolorami. Aczkolwiek no ważne, że są. Czyli pomimo trzech medali olimpijskich jednak to Rio było dla ciebie najważniejsze. Ja jeszcze mam taki apetyt, który nie wiem czy, czy że tak powiem, Uda mi się załagodzić ten głód, bo nie wiem, czy wrócę. Jestem w ciąży i na dzień dzisiejszy myślę, że jednego dnia wrócę, a drugiego dnia myślę, że po co mi to? Zrobiłam dużo. Natomiast ty już jesteś po tym etapie ciąży. Tak, tak, No, ja już mam córeczkę. Może trochę rad mogę ci sprzedać albo, albo coś ja nie wiem, porozmawiać. Czy starczy, słuchaj. <laughs> Może nie. Ale faktycznie no tak mi się wydaje, że raczej już jest sport za mną, że, że, że ten, to, co zrobiłam w sporcie, te, te wszystkie swoje osiągnięcia chyba na dzień dzisiejszy mi, mi wystarczy. Myślę, że, że córka mi już wystarczy. Co wypełnia. masz, masz zdobyć więcej, prawda? No tak, tak. Mi się w ogóle, ja już też kiedyś kilka razy powiedziałam, że to co zdobyłam w sporcie, to więcej niż sobie chyba nawet wymarzyłam, bo ja nigdy nie myślałam, ja że myślę, ja pojadę że na mistrzostwa świata. Powiedz, tak a gdzie, gdzie jakby dalej? Więc, więc podobnie, ale no faktycznie teraz przede mną nowe wyzwanie. Myślę, że przed Tobą będzie tak samo. Uda Ci jedynie podpowiedzieć, że sport był bardziej przewidywalny no, niż macierzyństwo. No. No. Ma. A chciałabyś, żeby dzidziuś czy dzidzia poszło w w ślady rodziców w sumie, no bo jakby nie było, przecież Bardzo Rafał mocno, mąż kajakasz, też kajakasz. tak Też kajakarz, też olimpijczyk, natomiast no, już wiemy, że gdzieś tam dziecko ma dłuższe rączki, niż powinno mieć, <noise> więc jest typowo uwarunkowane do kajaków, nie do wioślarstwa, bo nogi są na razie, że tak powiem, w tych wymiarach, w których powinny być. Zresztą brat Rafała jest wioślarzem i tam taki konflikt może czasami w pokoju się rodził, ale zauważyłaś konflikt między nami? Gdzieś tam... Nie, nie. Ja myślę, że przeważnie albo najczęściej kajakarze z wieszlerzami się wspierali. Jakby było, tak, że... taki stereotyp, że my zawsze krzyczymy do siebie. Tak, nie? tak. i że w ogóle, że bo na wodzie sobie przeszkadzamy, czy coś tam takiego. Zdarzało się, ale to. Oczywiście, że się zdarzało. Myślę... Ja dostawałam nawet, no, słuchaj, z wiosę dwóch, z dwóch kolejnych na no, Natomiast wracając do Twojego pytania wcześniej, czy. czy... Czy wyobrażam sobie, żeby, żeby to życie, które się we mnie rozwijało, było kajakarzem czy kajakarką. Mm. Na dzień dzisiejszy wiemy, że to jest syn, więc jeżeli miałby być, to byłby kajakarzem z moją partnerką Karoliną Naja. Śmiałyśmy się, że no, tam jest chłopak, tu jest chłopak, więc tworzymy, zaczniemy tworzyć dwójkę. Tylko, że teraz pytanie, czy to będzie kanadyjkowa czy kajakowa, bo tam tata jest kanadyjkarzem. No, ja ci męskie... powiem, że u nas z Natalią podobnie. Ja córka, no córko. Więc, więc, więc może, może za 25 lat. Dokładnie, może, poja może pojadą na Igrzyska, aczkolwiek no, śmiejemy się, że trzeba trochę męskie kajaki e, podreperować i, i może kto wie, może kto wie, może to nie będzie dwójka Naja Mikołajczyk, tylko to będzie dwójka włoszczyński, rosolski. To co, Beata, teraz trochę powróżymy. Tak, ty losi, bo ja się nie może nachylę. ja ci podam. Podaj. Będę taka kulturalna, Podaj. to są pytania I To od będzie widów. pytanie do ciebie. Na znaczy i ty mi będziesz zadawać. No tak. No dobrze. Chyba się boję. Dobre pytanie. Byłoby do mnie. <laughs> Jak smakuje Bydgoszcz? Jakie jest twoje ulubione danie, które kojarzy ci się z Bydgoszczą? Ojej, to odpowiedz. <laughs> Słuchaj, ja się generalnie urodziłam, żeby jeść. Dlatego mówię, że to pytanie jest dobre dla mnie. Jak smakuje Bydgoszcz? No generalnie Bydgoszcz, to, to, to można by powiedzieć, że to przede wszystkim Polska. Polska, no to, to pierogi, tak? No. ja generalnie... Jestem taka, wiesz, taka ciepła klucha, lubię pierogi. Nie ma takiej typowej knajpy pierogarni, więc możemy otworzyć. Co o, ty na to? Możemy. Lubię gotować. O, a ja lubię jeść, to się dogram. Mm. Dobra dla ciebie. O, powiem ci, że konkretne. Nie, myślę, że dla nas obu, ale do ciebie będzie idealne. Jakiego światowego sportowca chciałabyś zaprosić do domu, a tym samym do goszczy. O, Jesus Christus! Niekoniecznie musi być z kajaków. Podpowiem. No dobrze, wiesz, kogo bym w sumie chciała poznać? Michaela Phelpsa w sumie chciałabym poznać, bo, bo chłopak był na górze, był trochę na dole. Na górze był dużo częściej, aczkolwiek miał takie barwne życie, z tego co nam prasa i telewizja podała. Mhm. On bardzo wyliczał sobie wszystko, wyliczał sobie czasy, patrzył na tablicę, jak pływał. Ja powiem ci, że mi się też to zdarzyło. Jak wygrywałam tyle, ile wygrywałam, to też patrzyłam na tablicę, na jaki czas płynę, więc. Z chęcią chciałabym poznać jego charakter, ale taki. Pra ta, tak, taki prawdziwy charakter, taki mm -hmm. domowy, taki, który my znamy też między sobą. Tak? Eee. Teraz ty odpowiadasz. Eee. Maszyna losująca. Eee. Ty tak na razie to mi odpowiedziała. No, to jest dobre pytanie, będę mogła tutaj. Moi fani nie widzą, nie widzą, myślę, że wiedzą, powinno być o mnie, że. że jestem choleryczką. Tak. No, ja tylko tak ładnie wyglądam. <laughs> Często można mnie tam spotkać. Jakie jest twoje ulubione miejsce w Bydgoszczy? W sumie najczęściej to mnie można było zawsze spotkać na treningu. Babia wieś trzy, zapraszam. <noise> tam przesiadywałam, przesiaduję. Właściwie no, tam byłam całe swoje życie. I gdzie mnie można spotkać? No można mnie spotkać na treningu, bądź w różnych miejscach, gdzie można zjeść w Bydgoszczy. <noise> Ty naprawdę lubisz jeść. Uwielbiam. <noise> to ci wezmę to drugie. Okej. Okay. <noise> Okej. Okay. O, to jest dobre. Jeśli nie byłabym sportowcem, kim bym była? Na pewno nie piosenkarką. <noise> nie wątpię. Bo nie śpiewam nawet pod prysznicem. No, myślę, że woda przestała wylecieć. lecieć. Kim bym była? Słuchaj, wiesz co, zawsze chciałam być kimś, kto pomaga, więc pewnie przypuszczam, że byłabym albo pielęgniarką, albo lekarzem. Nie nie przeszkadzają mi takie rzeczy, wiesz, operowali mi kolanko raz, dwa i generalnie najchętniej to bym tam zajrzała do środka, więc chyba byłabym lekarzem. O, to wyzwanie. No, a sportowiec to nie jest wyzwanie? Też mówią, że to przyjemność. Ale kiedy? Jak wchodzisz na podium? Nie no, trening. I się zastanawiasz czasami, którym kolanem wejść, żeby wiesz, kontuzja o, na podium się nie w ogóle wejść i wejść. A no właśnie. No, Bo i tak się zdarzało. I tak się zdarzało. Niektórzy jeździli, słuchaj, do podium. Ja się zastanawiałam, którą nogą mam depnąć, żeby mi kolano się nie zablokowało. Dzięki Ci bardzo za rozmowę. A również. Miło to było. Fajnie. To co, widzimy się na spacerku na bulwarach? <laughs> już nie mamy. Myślę, że tak. Jakiś tam wózek w domu ja stoi. Ja już ścieżki więc... utarte. No to pokażesz mi te ścieżki. Moja. Jesteśmy razem. No, do zobaczenia, dzięki.